Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego biura antykorupcyjnego. Dziś porozmawiamy. Dziś porozmawiamy na temat kandydatów na prezydenta i pojawił się na giełdzie. Marek Magierowski, do niedawna ambasador w Stanach Zjednoczonych, wcześniej ambasador w Izraelu, dziennikarz, człowiek biegle i to naprawdę bardzo dobrze, mówiący po angielsku, hiszpańsku i, uwaga, hebrajsku. Coś tam jeszcze parę innych języków zna, poliglota. Powiem jeszcze parę ciekawych anegdot. Oni go wymyślili, dlatego że swoją karierę dziennikarską Magierowski zaczynał w najwyższym czasie i to ma być kandydatura, która w drugiej turze będzie mogła być poparta przez Konfederację. W taki sposób argumentują jej zwolennicy. To jest też kandydatura, którą oczywiście poparłby Andrzej Duda, bo Magierowski jest jego byłym rzecznikiem. W tej chwili można powiedzieć, najpoważniejszymi kandydatami do wygrania tego castingu na zapleczu jest jeszcze Dorota Gawryluk oprócz Magierowskiego, ale moim zdaniem ona raczej ma poszerzać bazę, ma wystartować, zdobyć 6-7 punktów procentowych i następnie w drugiej turze przekazać je kandydatowi PiS. Magierowski, raczej Mastalarek Tomku nie ma szans, jest tutaj po prostu twarde weto Jarosława Kaczyńskiego. Bocheński z kolei ma tej charyzmy po prostu tyle co kot napłakał. Magierowski również jest bez wątpienia najlepiej prezentującym się z tych wszystkich kandydatów, najmniej kontrowersyjnym. Jednocześnie brakuje mu czegoś, co można powiedzieć, takiego zwierzęcego instynktu politycznego, takiej charyzmy, również takiego no. i to jest taka dużo słabsza pisowska wersja Rafała Trzaskowskiego, czyli też poliglota. Przy czym Trzaskowski jest po prostu dużo bardziej kontaktowy i sympatyczny w podejściu osobistym. Magierowski zaś jest po prostu człowiekiem, który no, czuje się dystans do niego. Jemu byłoby bardzo trudno. To jest, no oczywiście są jeszcze ambicje Mateusza Morawieckiego, ale w mojej ocenie on po prostu już nie ma żadnych szans. Tak, pan, pan Magierowski jest kandydaturą taką jedną no, z najlepszych, jaką może wystawić PiS i... i, i... Partii zgrupowanej wokół PiS. Natomiast może być tutaj również pewnego rodzaju problem ambicjonalny Kaczyńskiego, ale Magierowski, Szanowni Państwo, no przeczytajcie. Karierę rozpoczynał w najwyższym czasie i w Gazecie Poznańskiej. Następnie pracował w Poznańskim oddziale Gazety Wyborczej. W latach 95-2001 był dziennikarzem właśnie yy, Gazety. Od 2001 kierował działem zagranicznym, później działem biznesowym w tygodniku Newsweek. Następnie był zastępcą redaktora Naczelnego Forum. W latach 2006-2011 był zastępcą redaktora Naczelnego Rzeczypospolitej. Yy, później był do rzeczy no, w, tych, w tych wszystkich ich pismach, które kojarzą się, kojarzą się z yy, yy, pisem. Ale szanowni Państwo, no, niewątpliwie. Nawet widać było po tym, w jaki sposób pełnił funkcję ambasadora. Magierowski to jest zupełnie, zupełnie inny człowiek i tych kontrowersji takich nie wzbudza. Nie można mu zarzucić braku profesjonalizmu. To jest to, o czym mówi Janek. Nie wiadomo, czy to jest tak zwany polityk wiecowy, a jednak jeżeli, jaki ma kontakt z ludźmi. Natomiast. Tutaj, jeżeli chodzi o, o porównanie z, z, z prezydentem Trzaskowskim, no to, to ewidentnie prezydent Trzaskowski zyskuje. Natomiast patrząc, patrząc na tę kandydaturę, szanowni państwo, no tutaj widać, że PiS podchodzi. Znaczy, nie, nie, nie PiS, no powiedzmy, e, Duda. Czy ludzie, ludzie od dudy zaczę zaczęli rozumieć, bo już nawet yy, to nie chodzi o, o Masalerka, który nie ma szans, ale i część ludzi w PiSie zaczęli podchodzić niezwykle poważnie. Magierowski, Janek, będzie wiedział dużo lepiej, ale wydaje mi się, że jest do zaakceptowania przez Konfederację. No właśnie to o tym powiedziałem. To, to, jest, to jest ich główna. Ich Konfederacja ma 12 punktów procentowych. Oni mają, mieli w wyborach ostatnich 36, to oczywiście na bardzo niskiej niskie frekwencji, ale to daje 48 punktów procentowych. I teraz się potem zacznie szukanie tych dwóch kilku tych. Magierowski, tak jak powiedziałem, jego główną słabością jest brak e, takiej ogłady, e, czyli takiej umiejętności zabiegania o głosy. On nigdy, nie, e, nigdy nie, 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 nie startował w żadnym konkursie piękności, a tym tak naprawdę są wybory. To jest, ja go porównałem do Rafała Trzaskowskiego, bo PiS jednym z takich argumentów przeciwko. Trzaskowskiemu to było, skoro Trzaskowski bił dudę na polu takiego wykształcenia ogłady. Wykształcenia ogłady, kontaktu z ludźmi. Tak, bo to on żeby, no to niby tam on ma doktorat, natomiast chodziło przede wszystkim o języki. To pis odwrócił. Tą sytuację, to była ta słynna Gomułkowska, nie będą nam tu w obcych językach mówić, jak się mamy rządzić, ale e, oni wręcz zaczęli puszczać e, Trzaskowskiego, mówiącego po francusku, Trzaskowskiego po prostu, tego, żeby zrobić z niego takiego wyobcowanego e, faceta. No i tutaj e, chodzi o to, że ja z, z, widziałem e, w, w akcji można powiedzieć, z bliska, przeglądałem się, jak funkcjonuje Rafał Trzaskowski i Marek Magierowski, i to są ludzie po prostu o bardzo rzeczywiście wysokich kompetencjach obaj, ale Trzaskowski daje się po prostu bardziej lubić. To jest ten sam problem. Magierowski ma, co ma Radosław Sikorski. Powiem Państwu tak, Radosław Sikorski. Prawdopodobnie jest najlepszym wyborem dla Polski jako prezydent, ponieważ razem z żoną, która jest doradcą przed amerykańskiego prezydenta, nie wiadomo czy będzie nim, tym prezydentem nadal Biden, ale to są chyba jedne z najpotężniejszych międzynarodowych kontaktów. Anna Applebaum, laureatka Pulitzera, jedna uważana... Za jedną z najwybitniejszych współcześnie żyjących dziennikarek. To jest po prostu gigantyczny kapitał polityczny. Natomiast problem Radosława Sikorskiego polega na tym, że większość ludzi postrzega go bardzo, jako bardzo chłodnego, mimo że Sikorski w porównaniu do, do Magierowskiego wygrywał dziesiątki wyborów. Tylko, że to były wybory właśnie na posła, chyba kiedyś też na senatora, to, 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 to na europarlamentarzystę, to są innego rodzaju plebiscyty. Magierowski jest dla nich takim wunderwaffe, no bo jeżeli wezmą Tobiasza bochańskiego, to po pierwsze ten Tobiasz wypadł relatywnie gorzej niż Jaki i Sasin w Warszawie. To jest taki, on jest przede wszystkim w mojej ocenie drętwy to już Jacek Sasin jest po prostu bardziej jakiś. No oczywiście Jarosław Kaczyński zafascynowany urodą Tobiasza Bochańskiego promował go, natomiast tu to jest taki, nawet Andrzej Duda wyciągnięty jak królik z kapelusza miał po pierwsze w 2000 w 2014 roku znacznie więcej doświadczenia, bo był posłem, zdobył mandat europosła, funkcjonował sobie kilkanaście lat na jakimś tam obrzeżach polityki. Bochański tego doświadczenia nie ma. Magierowski, kiedy był rzecznikiem Andrzeja Dudy, no ewidentnie sobie nie poradził w tych wszystkich kuluarowych gierkach. Nie potrafił kontrolować przekazu co I róż były tam. Zresztą w ogóle Andrzej Duda ma pecha, jeżeli chodzi o współpracowników. Jak jakiś musie co jakiś czas, co jakiś czas trafi się lepszy, to to jego otoczenie z boku zaczyna go zwalczać. Generalnie mają, tam, mają taki poziom równania w dół. I Magierowski nie nie, nie ogarnął polity, politycznej części komunikacji, nie był w stanie zbudować budzie, e, e, jeszcze mającemu całkiem czystą kartę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale Andrzej Duda naprawdę miał na starcie spory kapitał e, taki. E, Ludzie dali mu na kredyt. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Mało kto się spodziewał, że facet zostanie długopisem, że biorąc pod uwagę, że całą kampanię zarzucał bycie długopisem Komorowskiemu, że da się poznać jako taki arogancki but, bo to jego podnoszenie podbródka do góry skojarzenie z Mussolini, to nie są tylko i wyłącznie pozycje memiczne. On się naprawdę tak zachowuje. On, yy, on ma to w sobie, yy, że yy, tak jak spora część polityków, yy, podobno jak zostaje posłami, yy, to zaczyna uważać, że są bogami. Tak? Jarosław, tak Andrzej Duda w momencie, kiedy wygrał wybory prezydenckie uznał się, że właśnie jest królem, że ma imperium. Yy, on yy, tak, dziś taka dodatura, to, to jest tak. Najbardziej chcę być kandydatem na prezydenta Mateusz Morawiecki. W mojej ocenie to jest nierealne, bo y, po prostu inne frakcje się na to nie zgodzą. Po drugie, chłodna analiza badań jest taka, że po prostu Morawiecki ma gigantycznie negatywny elektorat. Jest po prostu chyba najbardziej zdiagnozowanym jako kłamca polskim politykiem, tych kłamstw jest nagranych za dużo, najbardziej bezczelnych. Tobiasz Bocheński, to bo z kolei Warszawa pokazała, że jest to taki facet, który jest mało przekonujący, nie ma w sobie takiej wiecowej charyzmy. Przede wszystkim no, on ma tu tą niby zaletę, że te, jego też konfederacja mogłaby przełknąć w drugiej turze, ale z kolei nie wiadomo, czy on się do drugiej tury dostanie, bo to jest taki nie chcę powiedzieć, że męski odpowiednik Kidawy-Błońskiej w, w tym. No, ja, ja powiem tak, gdyby ktoś mi, nie chcę udzielać im dobrych rad, ale pis, stawiając na opis magie... pis musi postawić na jakieś ryzyko, bo każdy z tych kandydatów ma jakieś zalety, ale ma również wady. Nie ma kandydata, który by miał wszystkie słabe punkty przykryte. Magierowski pozwala im, stąd się pojawiła ta, po pierwsze, pokazać taką kompetentną twarz PiSu. On jest kompletnie niekojarzony z żadnymi aferami, nic się do niego nie da przykleić na wprost. Ja Państwu powiem taką historię, dlaczego on jest, mówię, śmieję się, że to jest, to jest historia, która, która mówi o tym, że on się nie ogarnie. Bo wyobraźcie sobie Państwo. On był dziennikarzem do rzeczy. Nie do rzeczy, przepraszam. Um, uważam, że. No, do, też mi do rzeczy tylko. No do... Tak, tak, ale chodziło tak, to ja wiem, tylko chodziło o to, że. Y, uważam, że to było pisem, pismo, które zostało założone przez pisowców y, za pieniądze spółki Skarbu Państwa, y, w której oni wypromowali swoje twarze. Mówię oni, to jest Wilczeń Karnowscy, Ziemkiewicz, y, Paweł Lisicki. Y, to było pismo, które weszło w dziurę. O starym, konserwatywno-liberalnym wprost, które zostało skupione, czy najpierw zostało zmieniła się całkowicie o 90% kadra wydająca wprost, po tym, jak Amadeusz Król przejął pismo z rąk ojca, i ja tam wtedy byłem myśmy gremialnie odeszli, ponieważ no, nie, podobały nam się, nie podobał nam się kierunek, w którym syn właściciela zmierzał. I on w ciągu roku rozwalił to pismo. Na końcówce 2009 roku pismo kupił Michał Lisicki. Lisiecki, przepraszam, Michał Lisiecki, i powierzył kierowanie redakcją Tomko, Tomaszowi Lisowi. I Tomasz Lis zrobił z tego pisma po prostu bardzo dobry tygodnik, ale tygodnik centrowo-liberalny, bez tego odcienia konserwatyzmu. Zrobiła się dziura. Oni tam weszli i zaczęli robić tą gazetę. Uważam, że ona zaczęła się sprzedawać w bardzo dużych liczbach egzemplarzy przede wszystkim dlatego że była bardzo tania, była dotowana przez pierwsze miesiące działania. Tam sprzedaż była po złotych 99, zł, numer 299. Były wielkie nakłady na promocję, była deficytowa i były gigantyczne pensje. I tam się oni się nazwali tygodnik autorów niepokornych. No i jak ja tam zostałem redaktorem <laughs> Nominowanym hmm. przez właściciela Grzegorza Hajdarowicza, a przede wszystkim po to, żeby odzyskać kontrolę nad tym, bo właściciel nie miał nic do gadania w gazecie, gazeta nie zarabiała, ponieważ oni sobie drukowali, robili sobie, co chcieli. No, robili taką gazetę Pisowską, na którą właściciel nie miał żadnego wpływu. Oczywiście Hajdarowicz zaproponował im, żeby ją odkupili od niego. Ale oni nie chcieli. No więc jak ja zostałem tym redaktorem, naczelnym, to ja się przyjrzałem. Oni wtedy się masowo zwolnili, ale zanim to nastąpiło, ja obejrzałem sobie ich pensje i podpisywałem im wypłaty. I muszę Państwu właśnie powiedzieć, że to, co świadczy o Magierowskim. Człowiek, który był bez wątpienia chyba najlepiej, jed, albo przynajmniej jako jeden z najlepszych, wykształconych tam i przystosowanych do bycia dziennikarzem, zarabiał tam około 4800 zł. No. Dla porównania. No. Jacek Karnowski, znaczy Michał Karnowski zarabiał 19 tysięcy, Jacek Karnowski zarabiał tam koło Dychy. Bronisław Wilcztań, 24 tysiące, Piotr Semka, 24 tysiące, Robert Mazurek, 25 tysięcy, Rafał Ziemkiewicz, 25 tysięcy. No kierownictwo redakcji to już zupełnie tam kwotę, że było 60-30 tysięcy. Mówimy tam o, o, o naczelnym. No, no, to są gigantyczne pieniądze i ten magierowski, który no, nie był w stanie przy swoich, to jest z jednej strony trochę sympatyczne o facecie, że tego, ale z drugiej strony, jeżeli powiem tak, jeżeli on jest w takim towarzystwie, gdzie wszyscy e, pchają sobie do buzi, ile wlezie. A ten po prostu na pensji, tak, na ten, w porównaniu do, do, do tego, no, myśmy po prostu stwierdzili, że on nie, musiał nie być niepokorny, bo, gdyby, bo, bo to doszliśmy bo, bo do wniosku, że niepokorność zaczynała się od 9 tysięcy na miesiąc minimum. Więc bo to, panowie i szanowni państwo, to są kwoty z 2012 roku. E, trudno było przy takich stawkach, aby ten tygodnik w ogóle w jakikolwiek sposób zarabiał. Te wszystkie, no to, to wyobraźcie sobie jeszcze raz te, to, tą sytuację, że panowie rozdają po prostu sobie i kumplom i Magierowski stoi z boku i on dostaje najmniej, chociaż tak jak wspomniałem, był to facet i jeszcze był to, pamiętajcie państwo, zastępca były zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, tak. czyli, czyli po prostu to towarzystwo traktowało go nie jako takiego członka gangu. Który, czyli po prostu nie odpalało mu działki z tego, że myśmy napadli tą spółkę. Tutaj podzieliliśmy kasy łupy. To jest taka. historia, no, Storycznie z nich chyba. Tak, ale. Najlepszym, tak. Tak, tylko że. Nie ma porównania i... z gmyzem, na przyłowie się na Ale to też, ale chodzi o to, chodzi o to, że. To jest taki właśnie. To, 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 to nie jest zwierzę polityczne, bo to właśnie tutaj widać po, po tym przykładzie, który dałem. On, tak jak wspomniałem, ma te kontakty. Nawet Tomasz Zomer wbił mu ktoś może powiedzieć tą szpileczkę, przypominając, że kiedy był w najwyższym czasie, właśnie u Zomera to zachwycał się publicystyką Stanisława Michalkiewicza. To jest taki znany antysemita, autentyczny, bardzo dobrze piszący. Natomiast no, tutaj, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że ta publicystyka jest antysemicka w wielu wypadkach. I no, to właśnie taki domu mogło dać jakiś taki plusik, właśnie w środowisku konfederackim, natomiast to też jest trochę taki kandydat. Pytanie jest takie: czy oni będą w stanie nauczyć Marka Magierowskiego, jak się zachowywać na wiecach? Czy tego się można nauczyć w takim wieku, bo to jednak jest już 50 parę lat to już jest taki poważny wiek. Człowiek przez całe życie no, nie, nie próbował wchodzić do tłumów, nie próbował się bratać. Jak powiem, mnie się wydaje, że to oczywiście kompromitacji nie będzie. PiS no, będzie musiał zaryzykować. Albo będą musieli spróbować uczyć Magierowskiego relacji i, i, i jakby to powiedzieć, pożyczyć mu charyzmę. Ja nie wiem, kim jest jego żona, na przykład. Wiecie Państwo, w wypadku Szymona Hołowni ma bardzo silną. W tej całej kampanii pojawia się żona pilot myśliwców F16 migów, oficer wojska polskiego, no i piękna kobieta. No więc no jest to taki fajny punkt dodany który na pewno pomógł Szymonowi Hołowniu zdobyć ten dobry wynik prezydencki. Tu w tym wypadku Magierskiego nie znam jego układów rodzinnych. W wypadku bochańskiego już widzieliśmy, że nie ma tego, nie ma, nie ma dodatkowych punktów za jakby powiedzieć, za reprezentacyjną, komunikacyjną żonę. To, to są takie. To, bo to trzeba patrzeć, ja przepraszam, że to powiem, to się nie, nie, nie bez pozery nazywa marketing polityczny, ale to jest produkt. alternatyw znaczy ja nie wierzę w to, że PiS poprze Dorotę Gawryluk. Przede wszystkim dlatego, że Dorotę Gawryluk ma przede wszystkim jednego pana, on się nazywa Zygmunt Solosz. I Solosz, muszę powiedzieć, zagrał genialnie, bo ona przy jego wsparciu te 6 punktów procentowych zrobi. E, oni piszą, że ona ma teraz 80 punktów procentowych. To jest kompletna nieprawda. E, to ona ma te 80 punktów procentowych w momencie, w którym e, przedstawia się ją jako dziennikarkę, niezależną dziennikarkę, kandydatę niezależnego i pokazuje się ją na liście. To jest taka, to jest ten sam zabieg, który zastosował pan Marcin Duma. W 2013 roku, kiedy pokazał sondaż, w którym nowa partia Przemka-Wiplera miała mieć rzekomo 19% poparcia i być trzecią siłą polityczną w Polsce. Zupełnie możemy skreślić Brewika, tak jak powiedziałem, Marcina Mastalerka. Przede wszystkim z uwagi na to, że nie ma takiej opcji, aby zaakceptował go Jarosław Kaczyński. Po prostu nie ma. Myśmy to sprawdzili, przepytaliśmy. Jarosław Kaczyński jest gotów oblać się benzyną i podpalić po prostu w sytuacji, w której ktoś by próbował wybrać ma Na szczęście nie, trzeba dużo benzyny. Całe szczęście. So, szczęście tak. To jest Ale wygodnie. to ja myślę Tomku, ja myślę nawet, że gdyby benzyna była, wiesz, kosztowała miliony, to tutaj kanistrów by nie zabrakło, wiesz, jest... Jarosław Kaczyński jest pragmatyczny. Pamiętasz, no, ciężko było zebrać 200 litrów benzyny w 1945 roku w jednym przypadku, ale to już zostawmy to. Jeden Ślązak, Kempka, yy, Kępka, no, specjalnie miał miał poważne zadanie, żeby spuszczać ze wszystkich samochodów benzynę, no, którą potrzebował wódz, wódz przy, przez DZ. No, ta, tam. Ale to już nie o tym mówimy. Szanowni Państwo, dlaczego Magierowski yy... Pan Magierowski niewątpliwie może wykonać zadanie, które tak z pozoru nie, 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 nie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o zdobycie tej, tej um, dużego poparcia, ale Magierowski może odbudować to, co popsuł Duda. Bo Duda jest skompromitował urząd prezydenta, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I Magierowski jest to w stanie odbudować. Naprawdę, bo Magierowski, będąc, będąc i ambasadorem w Izraelu, później będąc ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, no niewątpliwie, ale, ale, nie, chcemy, nie, żeby, ale nie chcemy, żeby miał okazję. Tak. To, to, że on będzie lepszym prezydentem od Dudy, no to, to jest ten. Natomiast umówmy. Się nie, Janku, tak. nie, ja mówię, mówię jeszcze, mówię jeszcze o, czymś, o czymś innym. Natomiast znając te wszystkie relacje w PiSie, zaraz. Magierowskiego będą zwalczać. Będzie jakiś problem. To jest to, co mówi Janek, bo na razie nie, przynajmniej nie, nie, nie słyszeliśmy o, o jakichś tutaj e, momentach w życiu pana Magierowskiego, gdzie można by mu było coś tam. E, nie, on jest, on jest, on jest bardzo, on jest bardzo poprawnym. Bo Pani tylko nie wygumkuje chociażby tych swoich relacji z Panią Kotecką i, i tak. Tych, ale ona, no ona jest ale ona, ona jest takim Gawryluk jest taką e, mądrzejszą e, wersją e, no i, I, ła, i ładniejszą nie e, Jacka Kurskiego Ona po prostu e, tak, nie jest ona nie jest ona nie jest tak e, powiedzmy sobie tak brutalna e, nie decydowała się no, bo znaczy Jacek Kurski, to, co Jacek Kurski zrobił w TVP, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia e, e, smaku. To nie jest kwestia smaku, to są były działania przestępcze. Czyli e, wprowadzenie. Telewizja Polska ma konkretne paragrafy. W ustawach. Musi przestrzegać zasady e, obiektywizmu. Ja, Jacek Kurski, wychodzący, po prostu walący, głupa, po prostu jak najlepszy oficer służb specjalnych, który wychodzi i mówi, e, że za moich czasów to był pluralizm i niezależna telewizja, i po prostu nie, powieka mu nie drga. E, to jemu się to może wydawać dowcipne, ale mimo wszystko ludzie nie lubią, jak się ich, e, przepraszam za określenie, wali tak między uszy już tak na, na, na wprost. Gawryluk jak manipulowała to robiła to tak można powiedzieć wdzięcznie. Na przykład w 2019 roku, ponieważ Jarosław robił co mógł, żeby Konfederacja nie weszła do Sejmu. No bo to by oznaczało, że miałby na przykład dużo większą większość. Ta cała ordynacja wyborcza była tak skrojona, że jeżeli było mniej partii, no to ten zwycięzca dostawał gigantyczną, nieproporcjonalną co do wyniku premię. I, no, właśnie, ponieważ widać było, że konfederacja przechodzi przez próg, więc Gawryluk, jako szefowa informacji, po prostu pozytywne sondaże, ginęły, nawet jak były publikowane na antenie Polsatu, to wypadała z nich Konfederacja. Jeżeli, ten, jeżeli ten, była ten była kandydatury... Nie, chodzi o to, że ona, jej manipulacja anteną polegała na tym, że nie było tam trudnych pytań dla polityków PiS, że mogli sobie zawsze przyjść i odbyć <coughs> wywiad kontrolowany. Gdzie byli ludzie, którzy najprawdopodobniej. To jest tak jak Robert Mazurek z, z, z Michałem Dworczykiem. Wiecie, Państwo, była taka scena z wieczoru wyborczego: Robert Mazurek dzwoni do Dworczyka, żeby pogadać, a ten do niego: Cześć, Robert. To oczywiście nie ma niczego złego, że on jest na ty. Chodzi o to, że. Nie udawajmy, że tu jest jakaś relacja typu kontrolowanie, typu dociskanie. Z maili Dworczyka wiemy, że przed wywiadem u Roberta Mazurka e, e, Dworczyk dokładnie znał pytania. Czyli Mazurek nie tyle go pytał, co po prostu reżyserowali wspólnie jakieś przedstawienie, żeby Dworczyk dobrze wypadł. Ale tam była ta scena, w której właśnie on dzwoni. Cześć Robert. On mówi jesteśmy na wizji. I ten Błyskawicz, dzień dobry panie redaktorze i, i, i jedziemy dalej. E... Nie chciał powielać błędu Mastelerka, który kiedyś u reaktora Ryma, Rymanowskiego, jak gdyby chcąc w jakiś sposób zdezawuować swoich przeciwników politycznych. Rozmawiał chyba z Marszałkiem z Zgorzelskim, jeszcze z kimś, pokazując, że oni są na ty, że tutaj, tutaj tylko jest ten taki ostry spór, a, a, a tak to oni są na ty. To wypadło, wypadło nie, nie najlepiej. Natomiast ja. Pośrednio nawiążę do tego, co ty mówiłeś, to znaczy do kandydatury pani Gawryluk i pana Magierowskiego. Oj, ja tego, moim zdaniem oni mogą. Czy, ja to ja czy jeśli raz powiesz, Do tego konfliktu, który niewątpliwie wyniknie pomiędzy kandydaturami czy kandydatem, którego przedstawi Jarosław Kaczyński. Zarówno pan Magierowski, jak i pani Gawryluk może próbować Polakom wmówić, że będą Prezydentami wszystkich Polaków, że oni nie będą reprezentowali jednej opcji. No tutaj wiesz, no to jest jakaś tam możliwość, że oni będą pokazywać, że będą bezpartyjni, odetną się, zrobią, będzie inaczej, nie będzie inaczej, ale mogą przynajmniej próbować, bo, no bo już kandydaci wyznaczeni przez Jarosława Kaczyńskiego nie mają tej możliwości. To już na wejściu wiadomo kandydat PiSu, koniec przekreślony. Spodziewam się, że i Konfederacja też, też się na to nie zgodzi. Zresztą nie wiem jak się zachowa Bosak, Janku, bo Bosak, Bosak tam aż tupie, trzęsie się, żeby być prezydentem. Tam jest też ciekawa sytuacja w Konfederacji, dlatego że Wippler już ogłosił, że nie dopuszczą Brauna do prawyborów. <grym> ta, 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 ta. To jest bardzo ciekawe podejście do robienia demokratycznych prawyborów partii, w której wyklucza się kandydata, który ma największe poparcie. Ale wróćmy... Ale... Z, kre, z, z kijami bejsbolowymi, Janku, w pobliżu Konfederacji gdzieś po prostu. Komu, komu? Bo do domu. Panowie, proszę bardzo. Szybko. Może być ciekawe. Mamy, moim zdaniem, Gawryluk wystartuje. Niezależnie od tego, kto wystartuje z PiSu, PiS jej nie poprze. Ona jej rolą będzie wyszarpać. Oni będą tak ją pozycjonować, żeby ona nie odrywała głosów PiSowi, ale e, poszła po elektorat Szymona Hołowy. Poszła po elektorat ludzi, bo Platforma Obywatelska. Dlaczego zresztą, szanowni Państwo, o tym zrobimy osobny materiał, dlaczego w ogóle jest potrzebna trzecia droga, mimo wszystko, w tym całym układzie rządzącym? Dlatego, że jak popatrzymy w tej chwili, to koalicja obywatelska skręciła trochę w lewo i de facto zeżarła lewicę. Myśmy wspomnieli o tym, że wzięła wszystkie sensowne postulaty lewicy, i lewica została dziś tak, tak naprawdę to jako taka agencja pracy, załatwiająca miejsca pracy w parlamencie, w parlamencie europejskim. Mm -hmm. Jakby ktoś się spytał, o co walczy partia Lewica, to trudno byłoby powiedzieć o co. Chodzi o to, to co wygodniej żyć. o to walczyć. Tak. Chodzi, chodzi o to, że trzecia droga, no to jest taki właśnie taki w miarę rozsądny konserwatyzm. To jest ten konserwatyzm kosiniaka Kamysza, to jest też ten konserwatyzm Szymona Hołowni, można powiedzieć, że to jest taka przeciwwaga. To są, dlaczego to jest ważne? Bo to są, to jest ugrupowanie, które może zabierać głosy pisowi, może zabierać głosy takich ludzi, którzy, dla których no, pewne. No, no, powiem tak, jeżeli, jeżeli gazeta wyborcza pisze tekst, cytując autorkę, że biały, heteronormatywny, mężczyzna szkodzi światu, no to to jest właśnie to, co Pablo Morales, słynny Pablo Morales, publicysta na X, ale też ekspert Platformy Obywatelskiej, pan Bartosz Kopania, który, któremu zarzucano, że że robił analizy za pieniądze, sugerowano, że była to wynagrodzenie dla hejtu. Napisał taki komentarz, że więcej takich tekstów wyborczej to będzie się mieli rządy Konfederacji i, i PiSu. I to oczywiście jest duży skrót, ale lansowanie naprawdę takich niektórych odjechanych rzeczy w polskim społeczeństwie, no bo, przepraszam... No jestem białym, heteronormatywnym facetem i się nie czuję odpowiedzialnym za to, że niszczę planetę i strasznie mi przykro, jak ktoś wypisuje tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że, że jest to po prostu głupie i no, pozwala się po prostu obśmiać, wyśmiać. Więc mnie się wydaje, że będzie tak. Będzie Stanowski, będzie Gawryluk, Stam... Redaktora Stanowskiego na razie mi się wstrzymał, bo naprawdę redaktor Lis ma niezwykle ciekawe informacje i, i poczekajmy sekundę, ale on. To nie, to, co te informacje, ja, ja gadałem z Tomkiem Lisem na ten temat. Mm -hmm. Te informacje dotyczą innych dziennikarzy. E, tam, tam, też, tam, padają, tam, padają, tam padają nazwiska redaktora naczelnego dużego medium, e, tak zwanego wolnościowego który miał dealować z w zamian za reklamy, prawdopodobnie to stamtąd płynęły sugestie do odpati, od właśnie jak, jak należy traktować, jak należy tworzyć relacje z władzą, i drugą osobą jest znany i nagradzany dziennikarz, ten sam Tomku, dla którego, na który miał dostać granatnik, bo wiecie Państwo, były trzy granatniki. A. Na nasze śledztwo dziennikarskie ustaliło, że były trzy granatniki w słynnej Pechowej tej miejscówce, gdzie zostało to odpalone w komendzie. I jeden granatnik miał być prezentem dla dziennikarza, który miał pojechać z Komendantem Szymczykiem e, za, z, z, na Ukrainę, ale nie mógł wyjechać, więc e, czekał na niego prezent. E, e, Czym w... dla niego przemyślił kolejny granatnik? Po prostu, ja. Nie wiemy, czy ten też był naładowany. To jest... I, to jest, i, to jest, I to jest taka historia, którą żeśmy usłyszeli, bo było pod hasłem to były dwie rzeczy. Pierwsza była taka, nie uwierzycie, kto tego granatnika odparł. Tak. No, i tutaj opowieść była Wąsik. Ale e, e, to jest tak, szanowni państwo, e, ja potem poszedłem, oczywiście szukamy drugiego źródła. U, u, usiedliśmy z takimi policjantami. E, ja im mówię, że ten człowiek, o którym mówiliście, to był Wąsik. Oni tacy uchachani wszyscy i mówią: he, 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 he ale my ci tego nie potwierdzimy. He, 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 he. Więc nie, no, wiesz, ja rozmawiałem y, z ludźmi ze służb, z ABW, między innymi żeśmy, nie, nie. To, to, to wszyscy wiedzą. No, tak, już ja, teraz... teraz. Ja bym, z, z takim pytaniem, szanowni państwo, w takim, takiej formie niezwykle utajnionej, w rozmowie w kilka osób, przecież to wszyscy wiedzą. Wiesz, no, to, to, to tak, tak. No, e, więc e, słuchaj, jedziemy, e, jedziemy, 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 jedziemy... Po prostu z taką hipotezą, że ja powiem tak, to może być albo Magierowski, albo ktoś o jego parametrach. Chodzi przede wszystkim o to, że to musi być kandydat, którego poprze wyraźnie Konfederacja. Konfederacja nie ma szans wygrać wyborów prezydenckich. Ostrze sobie stanowisko. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak oni rozwiążą ten problem, e, który mają w tej chwili. Ja państwu mówiłem, że tam jest bardzo poważna. Będzie że... awantura z bosakiem, bosak im stanie o koniu. Ale jest, ale jest bosak, ale Bosak na przykład protestuje przeciwko e, usuwaniu Brauna z e, tych e, z, e, prawyborów. Natomiast... Panku, I to jest najważniejsze. Zobaczycie Państwo, że oni się tam wzajemnie pożrą dziesięć razy mocniej niż w tej chwili e, ale, my, na... ale mają konflikty. E, u nas w koalicji 15 października. Ale tam u jest wszystko będzie na noży. Będą się wzajemnie Przede wszystkim przed, przede wszystkim nowa nadzieja, którą kontroluje Mencen z Wiplerem, to już nie jest partia ideowa. To jest partia przemek Wipler, którego znam bardzo dobrze. Byliśmy kiedyś kolegami. Ja zawsze jak, jak słyszę, jak mówię o tym, że byliśmy kolegami, to ja zawsze przypomina mi się ta scena z psów. Kiedy Franz Maurer jest pytany o Witka, tak to, no, 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 nowackiego, który chciał założyć wolne związki, Tak, no i on się odpowiada, co pan zrobił? Odstrzeliłem mu głowę z Mausera tam takiego, zjodko. tak w tym. A może pan to wyjaśnić? No tam za, 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 zabił swoją żonę, wziął córkę i zażądał e, po prostu e, wolny, e, z, jego żądania, zażądał wolnych związków zawodowych i 200 podwyżki. I co zrobiłeś? No, wdrapałem się na komin i tam odstrzeliłem mu głowę, właśnie tam z 300 metrów komuś się spodobało, dali mi ordę. Natomiast e, Witek, kapitan Nowacki, tak, kolegą moim był. I to jest po prostu, jak no. zawsze słyszę, kolega, ale wracając do Wiplera, więc ja go bardzo dobrze znałem i wydaje mi się. Został, bo zaraz, za chwilę po tym tekście poleci na, na policję po raz. 20, 289, że. marzę eee, W każdym razie. No to już chyba przestał latek po wyborach, e, po tym po zmianie władzy. E, w każdym razie, e, Przemek e, stał się takim człowiekiem. Sam siebie porównywał. Do Francisa Underwooda, fikcyjnego bohatera powieści, powieści przede, wszystkim, przede wszystkim filmu. House of Cards to jest amerykańska wersja starego brytyjskiego serialu. I to jest bardzo cyniczny, zły człowiek, wyprany z jakiejkolwiek etyki, który dla władzy i dla przyjemności zrobi wszystko. I to był, to jest właśnie Idol Przemka. No, on zastąpił Korwina, który mm. powiem tak, u niego tam różnie to bywało. Natomiast to było, wtedy, to, było, to, było ideowa, to była ideowa formacja. Teraz to się zrobiła formacja biznesowa, która ma pomóc ustawić się życiowo Wiplerowi i Mencenowi. I dlaczego to się rozwali? Dlatego, mm. że oni by najchętniej usunęli Brauna, tylko Brown jest za silny. Mm. E nie wiadomo, po odłupaniu Brauna, nie wiadomo ile z tej konfederacji po prostu zostanie. Im. Więc oni muszą go tolerować. Ten świetny wynik Brauna w tych wyborach do Europarlamentu sprawił, bo on w ogóle pojechał, żebyście Państwo znali tak szczegóły, do Krakowa i wystartował z drugiego miejsca przeciwko Berkowiczowi to jest to był taki jeden z ulubionych polityków Janusza Korwina mikke I on mimo wsparcia tego całego aktywu przeciwko Brownowi, nie dał rady utrzymać tego pierwszego miejsca. Po prostu tego po prostu przeskoczył w sposób straszny. I no, ja nie wiem, jak oni będą to rozwiązywali. Ja tam e, prognozuję rozłam. E, przed. Jeżeli tego rozłamu nie będzie, to tylko i wyłącznie dlatego, że zwycięży po prostu pragmatyka brania kasy, ale będą się nawalali non-stop. Te 12% to jest maksimum w <laughs> przy obecnym e, poziomie, dlatego że e, ta partia, e, znaczy. Oni już nie mają po prostu jakiegoś wspólnego hasła. Mamy mencena, który chce tam, przypominam, chce, żeby o tym, czy rodzic może przywalić dziecku kablem, decydował sąd, że to że, tu, że to trzeba, trzeba każdorazowo oceniać, tak? To jest facet, który jest za bezwzględną ochroną życia, i dopytywany o kwestie aborcji, bo to jest bezwzględna ochrona życia, a w jego wypadku oznacza również brak prawa do przerywania ciąży z gwałtu. To są poglądy bardzo niepopularne, których on się wypiera, ale jednocześnie nie chce powiedzieć publicznie, że się tego zaparł. Zapar się swoich poglądów dawnych. Przemysła Wipler, który już wprost deklaruje, że najchętniej by przewrócili ten aborcyjny kompromis. Przemek już po prostu, tak naprawdę, jest takim. On w zasadzie to ma dowolne poglądy. Ja, ja, moim zdaniem to być może za parę lat wyląduje na Częczowej Paradzie. Jeżeli, jeżeli będzie to po prostu. On jak Kurski, rzeczywiście. Kurski. Tak, tak. To, to, jest dobre, to jest dobre porównanie. Wipler poszedł drogą Jacka Kurskiego. To jest. To jest takie. Po... Męcen się wie z tego antysemityzmu się nie nie. No tak, mamy słynne nie dla Żydów e, z 2019 roku. Piątka Męcena, nie dla homoseksualistów, <laughs> nie dla Unii Europejskiej. Dobrze, podsumowując, Pis e, wybierze. E, jeszcze się pojawił kandydat e, Waldemar Puda, który zrobił bardzo dobry wynik e, w tych wynikach, w wyborach. wyborach. E, Buda, przepraszam, Waldemar Buda. Gdybyśmy mieli Puda Buda, Buda Puda. Tak, że, który zrobił bardzo dobry wynik w wyborach. Ma tam jakieś tropy w szafie, ale to też jest taki kandydat, którego bym... Ten... Niezwykle kontrowersyjny, to nie, 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 nie będzie prezydentem wszystkich Polaków. Nie, nie ale no to nie... w ogóle nie wiesz. No to pamiętaj o tym, że kiedyś marzył o kandydatowaniu Czarnek. Y, Pan jego promotor, Waldemar Paruch, obiecywał mu to, że Czaruś będzie po prostu tym człowiekiem, który startuję, krótko mówiąc. Gdzieś niezwykle ważną rzecz. Wiesz co, wiecie coś pozytywnego, że tutaj skończyło się już to, że Jarosław Kaczyński może mianować kandydatów na prezydenta, gdzie jednym z niezwykle ważnych argumentów dlatego, że ten człowiek jest promowany, jest pewnego rodzaju znajomość z Jarosławem Kaczyńskim. Trzy kropki zestawmy, to nikt na to nie pójdzie. Jarosław Kaczyński, y, ludzi spośród swojej Rewi już nie może mianować, y, 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 przynajmniej nie będzie to jakaś, jakaś, jakaś preferencja, która już y, jest argument, który zwycięża ponad innymi. Koniec skończyło się pani Kaczyński. Szanowni Państwo, zresztą pokazaliśmy, pok Andrzej Duda i y, Jarosław Kaczyński pokazali, że y, utracili y, taką. Cechę w elektoracie PiSu, że, że... Jak oni wskazywali, no to ludzie głosowali. To tego, tego już nie ma. No, kompromitacja z Wojciechem Kolarskim, pana Andrzeja Dudy, jest naprawdę bolesna. Szanowni Państwo, Noce z Dudą to jest książka, którą wydaliśmy. Polecamy, naprawdę idealna lektura na wakacje. Ona jest do nabycia na stronie hognot.pl. Link jest pod materiałem. Tych, którzy chcieliby wysyłkę za granicę, polecamy stronę capitalbook.com.pl, bo tam można nabyć tą książkę z wysyłką za granicę. Można również. Nabyć ją przy pomocy wpłaty na konto, ale wszystkich innych zapraszam na stronę hognot.pl. Tutaj mamy Noce z Dudą, naprawdę bardzo ciekawa książka, trzyletni romans, czy tylko internetowy, to przeczytajcie sami e, pomiędzy modelką i Andrzeją Dudą, który żonie mówił: Kotku, niestety, mam tu ważne sprawy państwowe i zaczynało się pisanie, szanowni I państwo. No i oczywiście polecam. Wysyłanie zdjęć i wysyłanie zdjęć. Historia na weekend. To jest pismo, które jedno z trzech, które wydajemy, ono jest w sprzedaży tylko do 19 czerwca, więc kto jeszcze nie kupił, to polecamy. Tutaj są dwa moje teksty. Jeden jest o, o uchodźcach, którzy byli już w XX wieku używani jako broń. Drugi jest o kłamstwie inflacyjnym. A teraz Tomek. Panie Jarosławie Kaczyński, Panno Jaryco po 17.30. Wie Pan co? Wyznacznikiem Pana pozycji, którą Pan teraz ma na scenie politycznej w Polsce, to jest to, co się dzieje z Jackiem Kurskim. Dawniej Pan mógł zrobić wszystko. Kurski wrócił do pana łask, mógł pan mianować na każde stanowisko, mógł pan rzeczywiście, nawet jak pan był w opozycji, jeszcze pozałatwiać różne dobre rzeczy. A teraz są. Teraz nawet pan nie może i nie chce Kurskiego przyjąć do, gdzieś tutaj do siebie na pokład, do Srebrnej, czy tam gdzie indziej. Słyska. Kurski musi, Kurski musi, jak widzi Pan, sam sobie załatwiać robotę i wymiernikiem tego, co sobie Kurski załatwił, to najpierw od Pana dostał propozycję, żeby być tajemniczym Don Pedro, który u Pana patrzył, czy, czy można już, już napaść na, na tabliczkę przy pomniku. Przyszedł, że nada, a później okazało się, że Kurski może najwyżej zostać asystentem posła w Brukseli. Ten Kurski, który zrupował sobie Tutaj prawo do tego, no, że jest w zasadzie ministrem propagandy, że może startować na prezydenta. Został asy asystentem posła. Ciekawy jestem, kogo? Tarczyńskiego asystentem? Czy jakiego? Rozumiecie Państwo, co to, to znaczy dla Kurskiego, który trząsł de facto Polską? Powiem Państwu, Pan już nawet nie może zadzwonić do pana Glapińskiego i powiedzieć rzeczywiście, no weź słuchaj, zatrudnij Kurskiego, bo Glapiński już teraz jest na gorącym krześle i już nie będzie się do niczego tutaj przykładał ręki, żeby, żeby, żeby mieć dalej jakiegoś rodzaju kolejny, kolejny powód do tłumaczeń, do czemu, czemu tak funkcjonuje. Nie, Kurski może zostać asystentem któregoś z europosłów. Moim zdaniem może być tak, że europosłowie się nie zgodzą i będą woleli swoich ludzi. Tyle. No nie wiem, spodziewam się że znowu zobaczymy Kurskiego z plecaczkiem, tak jak tupał sobie, wiesz, w trampeczkach wokół Mariot. No tylko tyle. Państwu. Chyba, że sobie coś zestawił. Jarosłowska częstie do więzienia, a państwu do, 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 do zobaczenia. Do więzienia.